Pani, dzień dobry. Z lekką tremą przystępuję do nagrywania pierwszego po wakacjach streszczenia naszych spotkań, ale widzę już, że muszę się zmniejszyć, bo strasznie przeszkadzam. Hop. I teraz to możemy umieścić bezpiecznie na przykład tutaj. Tematem naszego pierwszego spotkania we wrześniu były stany skupienia i zmiany stanów skupienia. No i rozmawialiśmy o trzech stanach skupienia, na przykładzie H2O, o stanie skupienia gazowym, potocznie mówi się na to para wodna, bezbarwny i bezwonny gaz. I tu od razu wskazówka, ten taki dymek, który widać nad dzióbkiem czajnika, który stoi na gazie albo na płycie indukcyjnej, w którym gotuje się woda, to nie jest para wodna. Para wodna jest bezbarwna i bezwonna. Jak za chwilę do tego dojdziemy, para wodna, gorąca para wodna, po zetknięciu z chłodnym powietrzem skrapla się i to jest woda. Maleńkie kropelki wody, które razem z gorącym powietrzem unoszą się do góry. Mgiełka, tak można powiedzieć, mgła. No więc, co charakteryzuje fazę gazową, czy stan gazowy? To są cząsteczki, które są bardzo odległe od siebie, cząsteczki H2O, bardzo odległe od siebie, poruszają się praktycznie swobodnie wewnątrz zbiornika. Praktycznie można przyjąć, że nie wiedzą nic o sobie, nie zderzają się ze sobą, ich jest tak niewiele, biorąc pod uwagę przestrzeń, którą mają do dyspozycji. No, przy niektórych zjawiskach trzeba wziąć pod uwagę także fakt, że od czasu do czasu się ze sobą zderzają. To jest trochę tak, jakby na bardzo dużym placu stosunkowo niewiele osób biegało albo jeździło na wrotkach z zamkniętymi oczyma. No, od czasu do czasu być może dwie osoby by się ze sobą zderzyły, ale nie jest to specjalnie prawdopodobne. No i oczywiście nie można zapominać, że te cząsteczki gazu stale zderzają się ze ściankami naczynia, stąd się bierze ciśnienie. Pamiętacie, jak badaliśmy, co się stanie z deseczką, w którą uderzy, od której odbije się piłeczka tenisowa. Deseczka tak podawała do tyłu, to jest właśnie ciśnienie. Taki jest mechanizm ciśnienia gazu, tylko tych cząsteczek gazu jest bardzo, bardzo wiele, pomimo że gaz jest rozrzedzony, więc są w dużych odległościach od siebie, no i uderzają w te ścianki naczynia bardzo często. Więc tyle o gazie. Ciecz to są te same cząsteczki, które są znacznie bliżej siebie, oddziałują ze sobą, czują swoją obecność. Te oddziaływania są krótkozasięgowe, więc cząsteczka czuje obecność tylko swoich najbliższych sąsiadek. No i stąd między innymi bierze się napięcie powierzchniowe, pamiętacie, prawda? Bo te cząsteczki na powierzchni wody czują obecność swoich sąsiadek poniżej i te sąsiadki ciągną je, nie pozwalają im się wyrwać. W związku z tym można powiedzieć, że przeszkadzają zdeformować tą powierzchnię, uczynić tą powierzchnię większą, tak? No i w końcu trzeci stan skupienia to jest lód, w którym cząsteczki H2O zamarzając, tworząc taką strukturę krystaliczną, bo to się nazywa struktura krystaliczna w kształcie sześciokątów foremnych. Tutaj no, nie jest łatwo to sobie wyobrazić. W każdym razie mamy taka trójka, czerwona kropka to jest tlen, a dwie niebieskie kropki to są wodory tutaj i one ułożone są w wierzchołkach tego sześciokąta foremnego, no ale w środku też by się aż prosiło o jedną cząsteczkę, ale nie ma jej tam, a nie ma dlatego, że takie są własności oddziaływań tych wiązań wodorowych, które powodują oddziaływanie między cząsteczkami wody, że akurat taka konfiguracja jakby jest najlepiej związana, najbardziej się wiąże. No tutaj cząsteczki lodu nie poruszają się względem siebie,
mają stałe pozycje w odróżnieniu od wody, w którym cząsteczki H2O poruszają się względem siebie, no i gazu, w którym poruszają się znacznie intensywniej. Co jeszcze można powiedzieć? No, jeszcze można powiedzieć tyle, że ta prędkość poruszania się cząsteczek jest związana z temperaturą. Im wyższa temperatura, tym szybciej poruszają się cząsteczki. To już tę intuicję znamy. No i w związku z tym można powiedzieć, że jak przechodzenie z jednego stanu skupienia do drugiego odbywa się w taki sposób, że no, staramy się podgrzać lód, bo intuicję mamy taką, że jak coś podgrzewamy, to jego temperatura rośnie. No i lód odpowiednio podgrzany, o tym za chwilę jeszcze będziemy więcej mówić, przechodzi w stan ciekły, a jeżeli dalej będziemy podgrzewać ten stan ciekły, no to otrzymamy w końcu stan gazowy. No i tutaj mamy te wszystkie przejścia mamy opisane, czy zilustrowane. W niebieska strzałka w prawo to jest chłodzenie, czerwona w lewo to jest podgrzewanie. Podgrzewamy lód, lód topnieje, mamy wodę, podgrzewamy wodę, woda paruje. Oj, przepraszam, o tym coś tutaj muszę. No, jeszcze raz. Woda paruje. Jeżeli paruje intensywnie, to zaczyna wrzeć. O tym za chwilę też będziemy mówić. W odwrotną stronę, jeśli chłodzimy parę wodną, to się skrapla. Jeśli chłodzimy wodę, to powstaje lód. Zamarza, ale ten proces nazywa się krzepnięciem. Lód zamarza, ale jeśli mamy do czynienia z różnymi substancjami, nie tylko H2O, to mówimy o krzepnięciu. No i istnieją dwa procesy, które prowadzą bezpośrednio ze stanu stałego do stanu gazowego. To jest sublimacja i w drugą stronę resublimacja. No i oczywiście sublimacja też wymaga podgrzewania, a resublimacja chłodzenia. I tu mamy właśnie dwa takie piękne przykłady, jak pranie suszy się mroźnego słonecznego w mroźny słoneczny dzień na dworze. Przechodzi bezpośrednio ta bielizna, która się tutaj suszy, ubrania, które się suszą, H2O przechodzi tutaj bezpośrednio ze stanu stałego, bo wystawiona na dwór mokra bielizna zamarza, lód zamarza, woda zamarza, do stanu gazowego. Innymi słowy, znika. Te ubrania są suche. Potrzebne jednak do tego jest nawet w mroźny dzień słońce, dlatego że no coś musi spowodować, że te cząsteczki H2O zaczną się ruszać szybciej i przejdą w związku z tym do fazy gazowej, do stanu gazowego. A tutaj piękne zdjęcie szronu, szadzi, jak czasem się na to mówi, na gałęziach drzewa w mroźny dzień, kiedy para wodna przeszła bez opadu deszczu bezpośrednio w stan stały i to się nazywa resublimacja. No i dalej badaliśmy, wykonywaliśmy różne doświadczenia. No i jedno z nich polegało na sprawdzeniu, czy gęstość wody jest większa niż gęstość lodu. Z tych naszych rozważań, w których brakowało tam jednej cząsteczki H2O w tej strukturze krystalicznej, mogłoby się wydawać, że średnio te cząsteczki H2O są w fazie stałej, w lodzie dalej od siebie niż w fazie ciekłej. W związku z tym gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody. No i to łatwo żeśmy sprawdzili, wsadzając po prostu lód do szklanki, wpychając go pod powierzchnię wody i on nie utonął, a wypłynął.
No i tu łatwo jest wywnioskować z tego, że gęstość wody musi być większa niż gęstość lodu. Doświadczenie z topnieniem lodu będziemy wykonywać później. Natomiast teraz coś o wrzeniu sprawdziliśmy, mianowicie, że woda wrze w temperaturze 100 stopni, to znaczy wsadziliśmy termometr do czajnika i ten czajnik był otwarty, czajnik elektryczny był otwarty i przez to nie chciał się wyłączyć. Przy okazji rozmawialiśmy o tym, jak działają czajniki elektryczne, niektóre przynajmniej, i okazało się, że temperatura rosła, dojechała nam na tym termometrze szpilkowym, który nie jest zbyt dokładny, tam do 96,6 stopnia i ustaliła się na takim poziomie. No i sprowokowało nas to do dyskusji na temat tego, co to jest stygnięcie, parowanie i następnie wrzenie, ale to myślę, żeby już nie przedłużać tego filmu, nagram film kolejny.